Umiłowany ludu mój, kocham was, błogosławię was. Jesteście źrenicą moich oczu. Przychodzę, szukając nawrócenia moich dzieci. Przychodzę i staję przed każdym z was, jako żebrak miłości i patrząc wam w oczy, ja sam pragnę spojrzeć na tego, który się mnie zaprze. Otwórzcie mi drzwi ludzkiej woli, żebym was wspomógł i abyście mogli się przemienić. Dzieci, którzy z was otworzą mi drzwi swego serca, aby byli moimi godnymi schronieniami. Konieczna jest zmiana waszego życia, żebyście mogli zostać pokierowani przez moich aniołów do fizycznych schronień, które znajdują się na całej ziemi, w których to schronieniach będziecie mieli żyć w całkowitym braterstwie. Nasze święte serca, to znaczy Jezusa i Maryi, są dla mego ludu schronieniem, w którym wiara, nadzieja, miłość, stałość i miłość miłosierna zostają pomnożone, ażeby mój lud szedł dalej pośród tego, co intensywne i zaskakujące dla ludzkości w czasie wielkiego oczyszczenia. Ludu mój, niszczycielski postęp inteligencji naukowej wykorzystanej, by zniszczyć samego człowieka za pomocą energii nuklearnej, był i jest wrogiem tych mocarstw. Dar życia dany człowiekowi przez mego Ojca jest największym darem i człowiek nie może nim swobodnie dysponować. Ludzkość żyje w stanie wojny i nieustannego zagrożenia z powodu pychy i bezmyślności tych, którzy kierują rządami. Chcą zatrzymać wojnę, lecz mimo to moje dzieci dalej niewinnie cierpią. Ci, którzy służą demonowi, mają wyższe interesy i nie pozwolą na zakończenie wojny, choć płacą za to życiem swojego własnego ludu. W tym celu, aby podburzyć pozostałe narody przeciwko temu narodowi, który oni wskazują. W ten sposób wiodą ludzkość jak owce na rzeź. Wiodą ją ku cierpieniu i na nowo otwierają mi bok włócznią pychy. Ludu mój, umiłowany ludu mój, nie zatrzymując się, słuchajcie mnie. Przygotujcie się za pomocą tego wszystkiego, za pomocą czego jest to możliwe. Żywność, woda, leki, odzież, narzędzia itd. Co do tego, dla kogo nie będzie możliwe się przygotować, ja zatroszczę się o to, by mu dostarczyć wszystkiego, co potrzeba, by przetrwać. Przygotujcie się już, bez zwłoki. Popatrzcie, jak słońce szarżuje ku ziemi, torując drogę dla intensywnych wydarzeń, mających ogarnąć tę planetę i moje dzieci. Niektóre wulkany, których moje dzieci się lękają, rozpoczną erupcję. Ziemia mocniej się trzęsie. Gorąco i zimno zaczynają być skrajne. Nawróćcie się. Niech ustaną rywalizacje i spory u tych, którzy mówią, że trwają przy mnie. Bądźcie bardziej przynależący do mnie niż do demona. Nie możecie służyć dwóm panom. Bądźcie moimi dziećmi. Modlitwy podobają się mi, o ile są szczere, o ile wygłaszają je dzieci, żałujące za grzechy i pragnące duchowo wzrastać, aby dojść do stopienia się w jedno z Bożą wolą.
nie martwcie się z powodu tego, co wam się przydarza. Martwcie się, jeżeli próby was nie spotykają. Próby są znakiem, że idziecie w moim kierunku. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Korona Anglii szybko pojawia się w wiadomościach. Ludy pragną niezależności. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Amerykę Środkową. Trzęsie się. Chile, Francja i Włochy są wstrząsane. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Wielkie korporacje, które produkują żywność dla ludzkości, upadają. Przepływ produktów żywnościowych jest przekierowywany. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Elita się umacnia, a gospodarka upada. Skierowują ludzkość ku swoim celom. Wrócicie do chleba niekwaszonego i skromnego odżywiania się. Zachowujcie zebraną wodę. Bądźcie ludźmi czujnymi i o mocnej wierze. Bądźcie czujni, by nie dać się zwieść. Odmawiajcie różaniec święty i przyjmujcie mnie w moim ciele i mojej krwi w Eucharystii, będąc należycie przygotowanymi. Bądźcie ekspertami w miłości. Przygotujcie się na ostrzeżenie, dzieci moje. Bądźcie świadomi, że staniecie twarzą w twarz ze swoim postępowaniem. Żałujcie za grzechy. Ludu mój, wobec zniechęcania, niepewności i strachu, jakie możecie mieć, bądźcie ludźmi pełnymi wiary w moją miłość do mych dzieci. Nie dam wam kamieni zamiast chleba. Nie lękajcie się. Moja matka was ochrania. Nie lękajcie się. Ja jestem ciągle z każdym z was. Błogosławię was i posyłam wam moich aniołów, aby szli przed wami i otwierali wam drogę. Błogosławię was, dzieci moje. Mój pokój niech was zaleje. Wasz Jezus.